Polska cały czas boleje z powodu ofiar stanu wojennego. Wiele rodzin do dziś nie podźwignęło się z tamtej tragedii, mówił prezydent Andrzej Duda w trakcie uroczystości upamiętnienia Grzegorza Przemyka, ofiary zbrodniczego komunizmu. Grzegorz Przemyk był warszawskim maturzystą. W maju 1983 roku pobili go milicjanci. Obrażenia były tak dotkliwe, że po dwóch dniach zmarł. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją przeciw władzom. Sprawa zamordowania Grzegorza Przemyka została zatuszowana przez reżim komunistyczny. Była to jedna z najgłośniejszych i najbardziej bulwersujących zbrodni stanu wojennego. Dziś po północy na warszawskim Starym Mieście w miejscu pobicia maturzysty upamiętniono ofiary zbrodniczego komunizmu. To miejsce ważne jest dla wszystkich Polaków, mówił prezydent Andrzej Duda. Co najważniejsze dla nas, ludzi, którzy pamiętamy stan wojenny, chociaż byliśmy wtedy dziećmi albo byliśmy bardzo młodzi, jest tutaj także i młodzież, jest także i dzisiejszy NZS, ten z Uniwersytetu Warszawskiego, z innych warszawskich uczelni, polskich uczelni. W czasie uroczystości warszawscy studenci odczytali apel pamięci, zawierający nazwiska wszystkich znanych ofiar stanu wojennego. Pod tablicą złożono kwiaty i zapalono znicze. Głos zabrała także działaczka podziemnego niezależnego zrzeszenia studentów Kinga Hałacińska. Jak podkreśla prezydent Andrzej Duda, Polska cały czas boleje z powodu tamtych czasów i ofiar stanu wojennego. Bardzo wiele rodzin do dzisiaj nie podźwignęło się z tamtej tragedii. Dzieci, które straciły rodziców, dzisiaj są już dorosłymi ludźmi. Ale cały czas ta trauma gdzieś w wielu ludziach jest. Komunistyczni bandyci, jak dodaje prezydent, nie odpowiedzieli za swoje zbrodnie.